Wraz z nami trener PGFK Stali Mielec, pan Kamil Kereś. Panie trenerze, jakie uczucia towarzyszą panu w pierwszy dzień w pracy? Przede wszystkim tu na wejściu takie historyczne. Też tutaj zdjęcia drużyny, która zdobyła mistrzostwo 50 lat temu, także od razu tutaj ten rys historyczny od razu się rzuca. Także klub z tradycjami, też tak jak powiedziałem, z ogromną historią i to jest takie pierwsze odczucie. Na pewno też ekscytacja, nowe miejsce pracy, nowa drużyna, nowi zawodnicy. Są też zawodnicy, z którymi wcześniej pracowałem, także będzie okazja spotkać się ponownie. Panie trenerze, a kto wraz z panem będzie w sztabie szkoleniowym drużyny? No, od dzisiaj tutaj dołączył do mnie mój stały współpracownik Andrzej Orszulak. Współpracujemy już 10 lat i w najbliższych dniach dołączy jeszcze Paweł Barycki, który ma też przeszłość w Śląsku Wrocław. Teraz jest przerwa na kadrę. Panie trenerze, na jakich aspektach w grze, na czym skupi się trener najbardziej podczas tych treningów? No na razie bo to wszystko było takie dynamiczne. Niedziela, poniedziałek, finisz wczoraj z kontraktem, dzisiaj tutaj przyjechałem. Mikrocykl jest krótki, także na pewno ten tydzień buforowy na wprowadzenie, na poznanie, na zorientowanie się, na przemyślenia tutaj, jak miało to by wyglądać w tym drugim tygodniu, bo myślę, że ten drugi tydzień po dłuższym weekendzie jest, mikrocykl będzie 6-dniowy, bo gramy z Jagiellonią w poniedziałek, także po prostu ten tydzień będzie taki przygotowawczy do tego głównego, który będzie przygotowywał bezpośrednio do starcia z Jagiellonią, taki buforowy tydzień. I ostatnie pytanie, czy kibice mogą się spodziewać rewolucji kadrowej? No nie mogę powiedzieć w tej chwili, jak to będzie wyglądało, bo tak powiedziałem, muszę się przypatrzyć temu, zastanowić, przemyśleć to wszystko. Jest do dyspozycji kadra zawodników, którzy są w szatni, będą treningi, będą na treningach pewne rzeczy siedziały, będę je widział. Jest zaplanowany sparring, także tutaj będzie można jeszcze więcej zobaczyć. Także no nie wypowiem się, wszystko jest możliwe, ale tak globalnie rewolucji to raczej bym nie robił. Super. Dziękuję trenerze bardzo.